Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na debacie poświęconej polskiemu eksportowi. Jak wiemy, polski eksport ma się całkiem dobrze z jednej strony, a z drugiej strony mnożą się coraz to inne wyzwania natury geopolitycznej i o tych wyzwaniach, też ewentualnie o tym, jakie przezwyciężyć, jakie mechanizmy zastosować w przypadku polskiego eksportu porozmawiamy. Oczywiście na wstępie naszej debaty przedstawię uczestników naszej dyskusji. Jest z nami pani Katarzyna Kowalska, wiceprezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, KUKE. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami pan Piotr Kufel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy też przedstawiciela Krajowej Izby Gospodarczej w osobie pana Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Izby. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam też pana Jacka Strzeleckiego, eksperta do spraw rynków azjatyckich i eksportu żywności. Dzień dobry. Jest też z nami przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pan Aleksander Siemaszko, wicedyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Dzień dobry. A także Łukasz Grabowski, przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wicedyrektor Centrum Eksportu Agencji. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, no to może na początku pomówmy o rynkach wschodnich, no bo to jest jedna z takich ostatnich bolączek, jeśli idzie o nasz eksport. De facto te rynki wschodnie, mam tu na myśli dwa kraje, a mianowicie Rosję i Białoruś, zostały na skutek oczywisty, czyli agresji Rosji na Ukrainę, zamknięte. No i teraz chciałem zapytać Państwa, może w pierwszym rzędzie pana dyrektora z BGK, jak tak naprawdę to wygląda, bo wiemy, że bank miał tam ekspozycję na tych rynkach. Czy to rzeczywiście te rynki zostały w pełni zamknięte ewentualnie, czy cokolwiek tam nasi eksporterzy teraz mogą wysyłać? No krótko mówiąc, jak wygląda ta sytuacja na tych dwóch rynkach? Jasne. Szanowni Państwo, faktycznie wsparcie finansowe BGK dotyczące eksportu było głównie na rynki wschodnie, Białoruś, Rosja, Ukraina. W momencie agresji Rosji na Ukrainę w związku z nałożonymi sankcjami rynek rosyjski i białoruski został całkowicie zamknięty pod kątem możliwości udzielania nowych form wsparcia, finansowania eksportu. Również dane statystyczne pokazują za drugi kwartał 2022, że eksport Polski do Rosji spadł o 60% rok do roku. W pierwszym kwartale ten spadek wynosił bodajże 16%, więc jest to ewidentnie znaczące zdarzenie takiego eksportu, dla eksporterów, dla których te rynki stanowiły kluczowe znaczenie. Rynek ukraiński w początkowej fazie również był częściowo na szczęście ta sytuacja trochę się odmieniła w drugim kwartale i wzrósł eksport dóbr głównie konsumpcyjne na Ukrainę. Tutaj prym wiodą paliwa, jak również pojazdy drogowe. Pamiętamy wprowadzone bonifikaty, ulgi podatkowe przez rząd Ukrainy dotyczące właśnie importu aut. Ten eksport w drugim kwartale 2022 roku na Ukrainę wyniósł ponad 2 miliardy euro, powodując, że tak naprawdę dla Ukrainy Polska stała się głównym partnerem handlowym, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z eksportem i importem. Natomiast wzrost eksportu na Ukrainę nie kompensuje w pełni tego spadku wywołanego nałożonymi sankcjami na Białoruś i Rosję. Jest to ewidentnie kwestia kluczowa właśnie dla podmiotów, które eksportowały zarówno tutaj maszyny
rolnicze, przemysł elektromaszynowy właśnie to był głównie eksportowany do tych dwóch krajów. I te kraje i ci eksporterzy muszą szukać alternatyw. Alternatyw, gdzie my upatrujemy po rozmowach też z polskimi eksporterami, mogą być takimi alternatywami kraje Azji Centralnej, kraje WNP, bliskie kulturowo i językowo właśnie do Rosji i Białorusi. Natomiast kwestia zastąpienia rynków pierwotnych Rosji i Białorusi, no to nie jest to tak, że to się zadzieje z dnia na dzień. Potrzeba jednak wielu relacji, nawiązywania czasem nowych relacji pomiędzy polskimi eksporterami i lokalnymi biznesmenami, więc jest to potencjał, który ma szansę się zamiast, na pewno potrzeba tutaj czasu. Z punktu widzenia BGK jak najbardziej jesteśmy przygotowani do udzielania wsparcia właśnie na tych nowych. Jako pewności musi być faktycznie nawiązany ten kontakt biznesowy pomiędzy eksporterem i importerem. Bardzo dziękuję. Ja to może zapytajmy panią prezes, a ten, nazwijmy to, rozkwit handlu do Ukrainy, to no, jak słyszymy, nie w pełni rekompensuje te straty na tych dwóch pozostałych rynkach wschodnich, ale czy to w ogóle jest bezpieczne? No, czy ta wysyłka towarów jest, można uznać, za bezpieczne? W jakim stopniu, tak? No bo wiemy, że wojna cały czas trwa. Powiedziałabym nawet, że biorąc pod uwagę warunki, w których to wszystko się dzieje, nazwałabym ten handel bardzo bezpiecznym, szczerze mówiąc. Jeszcze przed wojną zawsze morale płatnicze firm ukraińskich były bardzo wysokie i firmy te udowadniają to również po wybuchu wojny. KUKE już od czerwca oferuje limity na rynek ukraiński. Poziomy zaangażowania naszego już są podobne prawie jak do tych sprzed wojny. Firmy ukraińskie bardzo sprawnie regulują swoje należności. Tak jak rozpoczynała się wojna i spodziewaliśmy się bardzo dużej szkodowości w momencie jej wybuchu, tak naprawdę od początku wojny w windykacji czy też potencjalnych szkodach zostało nam niecałe 20% tego, co mieliśmy na początek. Wszystkie nowe limity i nowe należności są regulowane praktycznie na bieżąco, bez większych opóźnień. Dlatego też to chciałam powiedzieć, że biorąc to wszystko pod uwagę, wygląda na to, że jest bardzo bezpieczny. A oczywiście nie byłabym sobą nie wspominając, że gdyby jednak coś się wydarzyło, to po to właśnie jesteśmy, żeby dla naszych przedsiębiorców bezpieczny był. I po to jest nasze ubezpieczenie. Natomiast jeżeli chodzi o rynek ukraiński sam w sobie, mieliśmy spotkanie z bardzo dużymi dystrybutorami i sieciami firm ukraińskich, które nas poinformowały, że przed wojną na ich półkach 80% towarów to były towary lokalne. Po wybuchu wojny niestety większość fabryk nie funkcjonuje w takiej skali i w takich możliwościach, które umożliwiłyby zrekompensowanie braków na półkach. Dlatego bardzo mocno te firmy, w szczególności spożywcze, ale też dobra konsumpcyjne, szybko zbywalne, polegają na firmach polskich. Stąd bardzo mocno im zależy na tym, żeby jak najwięcej towaru ściągać od naszych firm polskich. Też z tego między innymi powodu starają się bardzo rzetelnie wypełniać swoje wierzytelności, należności i płacić, po to, żeby nie zachwiać łańcuchem dostaw u siebie do swoich sieci. Więc myślę, że nie tylko jest bezpieczny ten handel teraz z Ukrainą, a wręcz nawet daje możliwości dużego potencjału wzrostu, nawet większego niż był przed wybuchem wojny. Bardzo dziękuję. To teraz pytanie do doktora Siemaszko, bo kwestia alternatywy. Tak będziemy się poruszać troszeczkę z każdym krokiem na wschód, ale jeszcze tutaj to, o czym wspomniał dyrektor Kufel, bo rzeczywiście na przykład resort też upatruje tych rynków Azji Centralnej, czyli jak rozumiem przede wszystkim Kazachstanu, Uzbekistanu i pozostałych trzech państw z tamtego makroregionu jako taka pierwsza alternatywa dla utraty rynku Rosji i Białorusi?
Panie Radgorze, my staramy się patrzeć trochę może bardziej sektorowo, a mniej geograficznie i te alternatywy są analizowane pod kątem chłonności danego rynku i polskiej oferty. W niektórych przypadkach, na przykład dla polskiej żywności, bardzo atrakcyjną alternatywą są rynki bliskowschodnie, gdzie tematyka bezpieczeństwa żywnościowego jest niekiedy równie istotna co dla nas bezpieczeństwo energetyczne. W innych przypadkach są to faktycznie kraje Azji Centralnej, niekiedy Południowego Kaukazu. Myślimy też o bardzo intensywnej ekspansji na rynki afrykańskie i coraz śmielej patrzymy na rynki południowoamerykańskie. Więc jest to dosyć taki dosyć horyzontalny, szeroki obraz sytuacji i trudno jest wskazać jeden kraj, który mógłby zastąpić Rosję i Białoruś. Przy czym oba kraje należy trochę rozpatrywać jednak oddzielnie. W przypadku Białorusi polscy przedsiębiorcy mieli znacznie więcej czasu na dostosowanie się do nowych okoliczności politycznych. To nie była kwestia miesięcy, a jednak lat. I również te spadki, które obserwujemy, są płytsze w tym przypadku. Więc dostosowanie rynkowe ma miejsce. Wypada się również zgodzić z tym, co powiedziała pani prezes. Ukraina jest coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem, w którym coraz mocniej możemy zaistnieć i te więzi handlowe, infrastrukturalne, płatnościowe są coraz bliższe. Mówimy tutaj o rynkach bliskowschodnich, skoro tak jak mówię, postępujemy z każdym krokiem bardziej na wschód, to zapytajmy przedstawiciela pani chyba, panie dyrektorze, no za nami już troszeczkę coraz bardziej odległe Expo w Dubaju, no ale była to, jak słyszeliśmy wielokrotnie, bardzo udana, bardzo było to, no nie chcę powiedzieć impreza, ale bardzo udane wydarzenie półroczne, które przełożyło się na rozwój kontaktów z rynkami bliskowschodnimi, nie tylko ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale z krajami takimi jak Arabia Saudyjska czy Katar, bo pamiętam wizyty choćby prezydenta RP w Katarze, to czy rzeczywiście z kolei powinniśmy się kierować na ten Bliski Wschód i o jakich tutaj sektorach mówimy, no bo tutaj słyszeliśmy od dyrektora Siemaszko o spożywce, potocznie mówiąc, no i rzeczywiście tak jest, że kraje te no, potrzebują żywności, bo tam ponad 90% żywności jest po prostu importowanej. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie tak, kraje Bliskiego Wschodu, kraje regionu Zatoki Perskiej zdecydowanie potrzebują żywności, ale jeszcze bardziej potrzebują technologii do produkcji żywności, do przetwarzania żywności, do przechowywania żywności i do transportu żywności. Stąd mówimy tutaj nie tylko o eksporcie rozumianym jako eksport żywności, warzywa, owoce, zboża, tego typu produkty przetworzone i mniej przetworzone. Mówimy tutaj również o eksporcie i o dzieleniu się z lokalnymi podmiotami naszym know-how w zakresie wspomnianych wcześniej przeze mnie rozwiązań, czy to dotyczących produkcji, czy nawożenia, czy uzdatniania wody, czy gospodarki obiegu zamkniętego. Kontakty są bardzo intensywne. Wystawa światowa w Dubaju zdecydowanie pomogła wypromować Polskę zarówno w Emiratach Arabskich, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak również w krajach sąsiednich. Do dnia dzisiejszego odbyło się kilka bilateralnych wizyt na wysokim szczeblu. Dość powiedzieć, że w tym roku we wrześniu gościliśmy w Polsce ministra gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Emiratczycy aktywnie szukają nie tylko podmiotów polskich do współpracy w obszarach żywności, ale również w obszarach szeroko rozumianej energetyki, czyli odnawialne źródła energii, czyli magazynowanie energii. To również tematy dotyczące wysokich technologii, zaawansowanych technologii związanych z płatnościami, związanych z cyberbezpieczeństwem, związanych z bezpieczeństwem transportu. Mam tu na myśli na przykład drony. Rozmawiamy coraz częściej o technologiach medycznych, czyli telemedycyna, czyli leki, czyli wyposażenie sal operacyjnych. To również jest w kręgu zainteresowania Emiratczyków i nie tylko, również obywateli, konsumentów, odbiorców w państwach sąsiednich. Także tutaj też patrzymy szeroko, nie ograniczamy się do jednego
obszaru, do jednej niszy sektorowej. Staramy się promować polską gospodarkę szeroko w różnych obszarach. Część z tych obszarów promuje się niejako bardzo mocno sama i odnoszą ogromne sukcesy na tym polu. Mam tu na myśli na przykład branżę jachtową, mam tutaj na myśli również branżę kosmetyczną czy modę, rozumianą jako też biżuterię i nie tylko. Także tutaj odnotowujemy rok do roku bardzo solidne wzrosty w wymianie handlowej bilateralnie i myślę, że ten trend w nadchodzących kwartałach i latach zostanie utrzymany. Także zdecydowanie, jeżeli chodzi o dywersyfikację geograficzną polskiego eksportu, polskiego handlu, to obszar Bliskiego Wschodu, obszar Zatoki Perskiej to jest ten obszar świata, na który powinniśmy patrzeć i zdecydowanie zabiegać o względy i o uwagę tamtejszych konsumentów społeczności. Bardzo dziękuję. No to słyszymy o różnych branżach, ale jest z nami przedstawiciel, znaczy ekspert do spraw jednak eksportu żywności. Tutaj pytanie do prezesa Strzeleckiego. Ja rozumiem, że w przypadku akurat żywności to te rynki Białorusi i Rosji krzywdy wielkiej nam nie zrobiły, bo już pamiętamy, że od lat obowiązywało embargo na polską żywność, rosyjskie embargo, więc rozumiem, że tutaj jakiegoś strasznego przekierowania tych towarów nie trzeba było robić, tak? Ewentualnie, no poproszę o ocenę sytuacji. Tak, to prawda. Białoruś, Rosja już dawno nie są naszymi głównymi rynkami, to znaczy one nigdy nie były głównymi rynkami, były ważnymi oczywiście, przede wszystkim dla produktów rolnych. Natomiast najważniejsza dla nas kierunek to jest Unia Europejska oraz Wielka Brytania, która jest obecnie poza Unią Europejską i tam trafia 80% polskiej produkcji żywności w części eksportowej. Więc to są dla nas najważniejsze rynki. Oczywiście jeśli w przyszłości będzie można eksportować, to niewątpliwie z powrotem do Rosji i Białorusi, to niewątpliwie nasze firmy tam wrócą ze swoją ofertą, która zresztą była bardzo dobrze oceniana. Co koniec wojny oraz ewentualnie zmiana nastrojów politycznych przyniesie, jakie będą oczekiwania konsumentów w Rosji czy w Białorusi, no to czas nam pokaże. Z pewnością to będzie też walka duża o tamte rynki, ale to jest dopiero przyszłość, natomiast nasi producenci żywności i zarazem większa część z ich eksporterów walczy o rynek unijny, który jest bardzo konkurencyjny, w tym oraz rynek Wielkiej Brytanii też jest bardzo konkurencyjny, pomimo wielu kłopotów brexitowych, jakie są związane z organizacją rynku i sprzedaży, to obecnie nasze firmy są konkurencyjne w zakresie przede wszystkim cenowym, ale także jakościowym, bo nasze produkty oczywiście nie ustępują jakościom produkowanym w Niemczech, we Francji czy we Włoszech. Natomiast dajemy dobrą cenę i to widać oczywiście, i to widać po eksporcie. Najlepiej to niestety widać w eksporcie drobiu, gdzie mamy wzrosty rok do roku w zakresie wolumenu, jak i wartości. To są rzędu kilkadziesiąt procent rocznie. Natomiast bardzo złe dane są dla eksportu wieprzowiny, wołowiny czy mleka surowego w zakresie wolumenu. Tutaj nam rok do roku mamy duże spadki i w zależności od typu produktu rolnego te wartości są różne, ale niestety mamy spadki w zakresie eksportu żywności do w ogóle tak ujmując, nie tylko Unia Europejska, i to w danych widać. Wartość co prawda jest większa transakcji, natomiast ona wynika nie z większej ilości sprzedanych produktów, tylko z tego, że nasza waluta jest słaba i nasze firmy zarabiają więcej na sprzedawanych produktach mniej,
ale z uwagi na postępujący u nas kryzys i brak zdecydowanej walki z inflacją, nasza waluta się osłabia i to choć teraz cieszy, to w praktyce będzie to osłabieniem naszej pozycji eksportowej, bo będziemy musieli sprzedawać więcej za mniej w pewnym momencie. W związku z tym to osłabienie waluty pomaga zarabiać więcej, ale nie pomaga nam sprzedawać więcej ilościowo. I to jest bardzo zła informacja. Jeśli ten trend się jeszcze utrzyma, a mówię tutaj o trendzie tak niekorzystnym od stycznia do sierpnia tego roku, bo te dane są najbardziej aktualne, opublikowane przez ministra rolnictwa, że rok do roku w zależności od kategorii produktów rolnych mamy duży spadek dla wolumenu, a w niektórych przypadkach także dla wartości. Najlepiej wychodzą na sprzedaży, wychodzimy na sprzedaży masła i tłuszczy wytwarzanych z masła. Tutaj są naprawdę duże wzrosty, branża mleczarska więc ma swój dobry okres, natomiast branża mięsna ma bardzo zły okres, poza drobiem. Także nasze wsparcie, inaczej, dużo wydarzyło się w zakresie promocji polskiej żywności na terenie Unii, a także na rynkach pozaunijnych. Natomiast nasze problemy gospodarcze, wewnętrzne powodują, że wystawiają nasze firmy na niekorzystne warunki negocjacyjne. I ten trend, jeśli się utrzyma, to będzie bardzo zła wiadomość. No bardzo dziękuję za tę analizę. To płynnie przejdziemy do głównego ekonomisty KIK-u, no bo to w zasadzie już, jak rozumiem, płynnie troszeczkę przeszliśmy do innego wątka, mianowicie do nazwijmy to szalejącej inflacji, do słabości naszej waluty, i to też niewątpliwie są problemy, które dotykają naszych eksporterów. No do tego by trzeba było jeszcze dodać rosnące ceny energii, rosnące koszty transportu, a to jak wiemy bardzo dużo, to jest właściwie 50% kosztów w przypadku eksportu. Jak wygląda sytuacja z tego punktu widzenia? No oczywiście świat w tej chwili nie jest łatwy, miły i przyjemny. Sytuacja jest zdecydowanie skomplikowana, ale na pocieszenie można dodać, że to skomplikowanie jest nie tylko u nas, ale też oczywiście i w innych krajach. Proszę zobaczyć, że jak dosyć często rozmawiamy o tym, że nasza inflacja, ten CPI, czyli ta konsumentów, jest wysoka, wyższa niż na przykład przeciętnie w strefie euro albo u naszych głównych partnerów, jak choćby w Niemczech, to proszę zobaczyć, że odmienna sytuacja jest, jeżeli chodzi o PPI, czyli o te ceny przemysłowe. One u nas owszem bardzo istotnie wzrosły, tam dynamika w pewnym momencie doszła do 25%, ale proszę zobaczyć, że na przykład w Niemczech przekroczyła 50%. Więc to jest pewnego rodzaju szansa dla naszych eksporterów na to, żeby nawet w trudnej sytuacji gospodarczej u naszych głównych odbiorców, a głównymi odbiorcami są kraje europejskie, czego byśmy nie mówili i czego byśmy nie mieli w pragnieniach w kwestii dywersyfikacji, no to to, że u nich wyroby przemysłowe, a wyrobami przemysłowymi to też jest żywność, którą jemy na co dzień, bo przecież nie jemy surowego zboża, nie jemy surowego mięsa dostarczonego w półtuszach, tylko z natury jemy to, co dostarczą nam przemysłowcy z przemysłu spożywczego. No to tak naprawdę my jesteśmy się w stanie tutaj zmieścić z cenami bardzo wielu wyrobów, wypierając tamtejszych dostawców. Proszę zobaczyć, że wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że mamy kłopot w konkurowaniu z częścią dostawców z Europy Zachodniej, bo oni mogą posiłkować się skrajnie tanią energią, którą kupowali na warunkach znacznie bardziej preferencyjnych niż my, a teraz jest klops, bo wszyscy mamy drogo. Ba, może się okazać, że to jest jakieś takie miejsce, żebyśmy się byli w stanie mocniej łokciami rozpychać, bo to jest szansa. Kiedyś było takie bardzo mocne twierdzenie, że osłabiając walutę swoją krajową, można istotnie wzmacniać eksport. To była prawda, kiedy gospodarka była prostsza niż teraz, kiedy można było cały towar, który ma być wyeksportowany, wyprodukować własnymi siłami na terenie kraju, niczego nie importując. W tej chwili jest inaczej.
W tej chwili, żeby wyeksportować za 100, trzeba importować za 30 czy za 40. W związku z tym te pożytki ze słabej waluty przy eksporcie no, zaczynają też uderzać nas niestety po stronie kosztowej, gdzie koszty wyprodukowania są większe. W dodatku to są nie tylko te koszty związane z importem towarów, które są potrzebne do naszej produkcji, no ale też i koszty choćby płac dla pracowników, którzy przy słabej walucie odczuwają mocniej inflację, no i mówią, potrzebujemy więcej zarobić. No wszyscy chodzimy do pracy po to, żeby mieć na rachunki, pracownicy firm eksportujących też. A propos tej zmieniającej się sytuacji o walutę, poprosiłbym też o komentarz dyrektora Siemaszko, prezesa Strzeleckiego i prezes Kowalską, bo zdaje się też Państwo macie jakieś ciekawe uwagi na ten temat. Jeżeli chodzi z naszej perspektywy kwestia walutowa, to obraz jest trochę bardziej zniuansowany. To znaczy faktycznie słabsza waluta, jeżeli chodzi o ten produkt finalny, może wzmacniać konkurencyjność, zwłaszcza powiedzmy konkurencyjność w zakresie świadczonych usług, eksportu usług. Natomiast w warunkach zglobalizowanych łańcuchów produkcji, kiedy towary montowane, przetwarzane w Polsce, towary z komponentami polskimi składają się z produktów importowanych z szeregu innych krajów, słabość waluty ma też oczywiście i negatywny efekt pod tytułem droższego importu. I dotyczy tyleż produkcji, co kosztów importu surowców energetycznych, co widzieliśmy w ostatnich miesiącach, niestety, które pozostają nie bez wpływu na koszty produkcji w Polsce. Prezes Strzelecki. Tak, no oczywiście ja się zgadzam z tym, co powiedział pan Piotr i pan Aleksander, że to niestety dzisiaj produkcja nie jest taka prosta, jak to było wiele lat temu. Jest, komponenty zagraniczne stanowią jakąś część. Przy żywności ten udział importu jest czasem mały, bądź w ogóle go nie ma, ale no, tutaj mają znaczenie nasze koszty i one niestety rosną i będą jeszcze rosły. Trudno określić tą górną granicę tych kosztów. Mówimy tutaj przede wszystkim, mam na myśli oczywiście surowce, ceny surowców energetycznych i niewątpliwie to będzie miało wpływ na cenę detaliczną czy ostateczną produktu finalnego. I to, im ona będzie wyższa, tym ta konkurencyjność na rynku eksportowym będzie niższa. A proszę wziąć pod uwagę, że o ile w Europie Zachodniej te ceny już wzrosły i ta sytuacja kosztowa jest znana, to u nas jeszcze nie wiemy, jaka będzie ten koszyk kosztowy od stycznia. To są dopiero pewne takie szacunki, przymiarki. Mówimy od kilkuset do nawet tam no średnio kilkaset procent w zależności od środka energetycznego. I to nie pozwala na sprecyzowanie, na stworzenie takich w miarę cenników, które pozwoliłyby oferować i tworzyć jakiś plan eksportowy. To polskie firmy eksportujące żywność tak naprawdę opierają się na dziennych swoich cennikach, nie na jakichś perspektywicznych. I to jest problem w dalszej zwiększaniu eksportu żywności. I niewątpliwie duży wzrost cen energii będzie miał wpływ na konkurencyjność, a osłabienie waluty ma znaczenie, jeśli proszę pamiętać, że większość parku maszynowego w Polsce produkującego w przemyśle jest zagraniczne. To już nie chodzi tylko o żywność, ale w ogóle o wiele maszyn produkowanych, używanych przemyśle jakimkolwiek tak naprawdę jest zagraniczne i samo serwisowanie, same wymiany do linii produkcyjnych to są ogromne koszty i import ma to, serwisowanie ma znaczenie dla ceny produktu finalnego i dalej eksportu i to niestety już widać po spadkach, więc należy się spodziewać, że dopóty nie będziemy mieli pełnej wiedzy o naszych kosztach, tym ta niepewność będzie większa, a słabość naszej waluty nam nie będzie pomagać niestety. Tak jak to zostało powiedziane wcześniej.
Pani prezes, proszę o komentarz jeszcze w tym wątku. Myślę, że w zasadzie wszystko już zostało powiedziane. Tak naprawdę jedyne, co mogę dodać, to to, że słabsza waluta, w cudzysłowie, pomaga bardzo krótkoterminowo, ponieważ mamy wytworzone produkty po cenach i kosztach, o czym panowie wcześniej mówili, niższych, więc jeżeli rotacja zapasów mniej więcej przy dobrach konsumpcyjnych jest pomiędzy powiedzmy 90 a 180 dni, to mniej więcej przez taki okres możemy się spodziewać, że to ma jakiś tam pozytywny wpływ na polski eksport, ale to ma bardzo, bardzo krótkie nogi i długoterminowo tak naprawdę nie pomaga polskim eksporterom. Koniec zapytania w tym banku bankowca, a jak to z punktu widzenia Banku Gospodarstwa Krajowego, w ogóle z punktu widzenia banków może to wygląda? My obserwujemy tak naprawdę już od dłuższego czasu, szczególnie wśród eksporterów produkujących dobra przemysłowe, duże zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego. Oczywiście wynikało to, pierwsza rzecz, z problemów z łańcuchami dostaw, druga kwestia, oczywiście wywołany konflikt na Ukrainie i galopujące ceny surowców podstawowych, które na szczęście w ostatnim okresie trochę się uspokoiły. Natomiast oczywiście wciąż mamy do czynienia z rosnącymi kosztami produkcji, nie tylko energii, ale tak jak było wspomniane, oczywiście koszty pracy. Wpływa to i widzimy to już po wynikach naszych eksporterów, również wpływa to na osiąganą marżowość. Tak jak powiedziała pani prezes Kowalska, w krótkim okresie, tym 90-180 dni, jeżeli faktycznie sprzedawane są, eksportowane dobra wytworzone po tych niższych cenach, to faktycznie jest to zysk jednorazowy, natomiast w długiej perspektywie jest to zjawisko niekorzystne. Dodatkowo jeszcze obserwujemy, szanowni państwo, odwleczenie decyzji inwestycyjnych. Odwleczenie decyzji inwestycyjnych związane z rosnącym kosztem finansowania. I zarówno jeżeli chodzi o nowe inwestycje w parki przemysłowe, jak również w inwestycje modernizujące istniejące linie produkcyjne. Także z punktu widzenia długoterminowego, jeżeli chodzi o perspektywy polskiego eksportu, są to zjawiska niepokojące. Bardzo dziękuję. To może w takim razie teraz... Proszę bardzo. Krótki komentarz jeszcze w tej kwestii chciałbym powiedzieć. Jeżeli chodzi o konkurencyjność polskiego eksportu i biorąc pod uwagę różne składniki, które się na tą konkurencyjność składają, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na to, że koszty pracy w Polsce rosną i jest to trend, którego już raczej nie odwrócimy, one być może zwolnią nieco, gdy zwolni inflacja, natomiast raczej jesteśmy na linii stałego wzrostu kosztów pracy. Gdyby było tak, że koszty pracy stanowią o tym, czy gospodarka jest konkurencyjna, czy nie, czy produkty są konkurencyjne, czy nie, to być może obserwowalibyśmy duże, poważne problemy gospodarek, takich jak na przykład gospodarka szwajcarska, czy państw skandynawskich, czy amerykańska w tym zakresie. A pomimo tego, że koszty pracy tam są dużo, dużo wyższe niż w Polsce, są to najbardziej konkurencyjne gospodarki na świecie. I teraz z czego to wynika? Pewnie jest szereg czynników, które trzeba byłoby zbadać, natomiast po naszej stronie w Polsce, przed polskimi eksporterami i producentami stoi poważne wyzwanie w postaci walki o rentowność. Znaczy my musimy pracować nad tym, aby zwiększać wydajność produkcji w rozumieniu takim, że w cenie oferowanego produktu czy usługi koszty pracy powinny być oczywiście minimalne, czyli ta marża, którą jesteśmy w stanie zaoferować, narzucić na produkt, powinna być jak najbardziej maksymalna. Za tym stoi oczywiście szereg działań dostosowawczych. Trzeba wytłumaczyć polskim eksporterom, że konkurowanie tylko i wyłącznie ceną na niektórych rynkach w ogóle mija się z celem, że oczywiście trzeba myśleć o zarządzaniu, aktywnym zarządzaniu kosztami produkcji, kosztami pracy, na zabezpieczaniu się nawet, jeżeli chodzi o transakcje walutowe czy finansowe. Jest szereg różnego rodzaju instrumentów dostępnych na rynku finansowym w tym zakresie. Oczywiście tutaj też mamy swoje doświadczenia z lat minionych w zakresie opcji i przed tym nie uciekniemy, ale to jest jakby element pewnego edukowania polskich eksporterów w tym zakresie. Zmierzam jedynie do tego, żeby powiedzieć,
że same rosnące koszty pracy są ok, dlatego że społeczeństwo też tego oczekuje i jeżeli chcemy tworzyć wysoko płatne miejsca pracy i oferować coraz wyższe technologie w zakresie produkcji, to od tego nie uciekniemy. Po naszej stronie jest walka o rentowność i walka o wydajność i nad tym musimy bardzo mocno w Polsce, w polskiej gospodarce pracować. Mhm. Bardzo dziękuję. Do końca wątek chciałbym zapytać przedstawiciela BGK i panią prezes też, bo tutaj słyszeliśmy, że no jednak istnieją pewne mechanizmy finansowe, tak można w jakiś sposób zapobiegać, zabezpieczyć się. O jakich mechanizmach konkretnie tutaj rozmawiamy, mówimy? Panie dyrektorze. Musimy rozróżnić dwie kwestie, jeżeli chodzi o ofertę produktową w zakresie finansowania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Pierwsza rzecz to jest finansowanie stricte eksportu. I tutaj od wielu lat razem z KUKE realizuje program rządowy finansowy wspieranie eksportu, gdzie finansujemy zarówno transakcje krótkoterminowe, oferując rozwiązania tego typu jak akredytywy, kredyty dla banku nabywcy, wykupy wierzytelności, dedykowane głównie eksportowi dóbr konsumpcyjnych i szybko zbywalnych. Również w ramach programu rządowego finansowego wspierania eksportu istnieje produkt kredyty dla nabywcy dedykowany dla eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym. I tutaj na tym polu razem z KUKE mamy wieloletnie doświadczenie. Te produkowane są głównie w krajach podwyższonego ryzyka. Umówmy się, nie są wykorzystywane albo w znikomym stopniu są wykorzystywane w krajach Unii Europejskiej, gdzie ten handel jest stosunkowo bezpieczny, natomiast bardzo często były wykorzystywane i są wykorzystywane w handlu właśnie z rynkami wschodnimi, z rynkami afrykańskimi. Drugą grupą produktów, które oferujemy, częściowo również wraz z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez KUKE, są produkty dotyczące i wspierające stricte zagraniczną o charakterze inwestycyjnym. Mówimy tutaj zarówno o inwestycjach zagranicznych dotyczących przejęć, czy też inwestycji w nowe zakłady produkcyjne zlokalizowane za granicą bliżej odbiorcy finalnego, które mogą być, tego typu finansowania mogą być ubezpieczane przez KUKE, finansowane przez BGK. Jeszcze jest bardzo ciekawe rozwiązanie dotyczące finansowania CAPEX-u krajowego dla polskich eksporterów, którzy chcą rozwinąć swoje możliwości produkcyjne właśnie ukierunkowane na eksport. Tutaj mówimy o kredytach innych z gwarancją KUKE, gwarantującą nawet do 80% kwoty takiego finansowania. Także jeżeli chodzi o te rozwiązania, które posiadamy u siebie w BGK-u, jest to cała paleta, na bieżąco je również aktualizujemy, nawiązując się również do innych banków rozwoju i rozwiązań oferowanych na świecie przez naszych odpowiedników. Muszę powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. Chyba ta nasza oferta jest jedną z szerszych tak naprawdę. Podobne rozwiązania są stosowane w Wielkiej Brytanii, która system wsparcia eksportu i w ogóle inwestycji zagranicznych swoich rodzimych przedsiębiorstw stosuje już od ponad 100 lat. To jeszcze kilka słów. Słyszeliśmy o tym kredycie inwestycyjnym, tak na preeksportowym, ale proszę bardzo. Tak, tutaj już bardzo wiele zostało zaprezentowanych, to ja tylko może w paru żołnierskich słowach. Bardzo dużą część naszej dyskusji poświęciliśmy eksportowi i obrotowi handlowemu, więc tutaj jak najbardziej jest możliwość zabezpieczania obrotu handlowego poprzez po prostu ubezpieczenie handlu. Natomiast tą drugą nogą, o której dzisiaj faktycznie troszeczkę mniej mówiliśmy, jest ta działalność inwestycyjna polskich eksporterów. I tu faktycznie, tworząc produkt, o którym mówił pan dyrektor, dotyczący inwestycji w Polsce, wyszliśmy z takiego założenia, że takim kolejnym krokiem dla polskich eksporterów, poza tym, że chcemy wspierać oczywiście na bieżąco ich handel, jest wzmocnienie ich obecności kapitałowej na globalnym rynku.
Stwierdziliśmy, że im mocniejsza firma w Polsce, im większe ma możliwości wytwórcze, tym chętniej i z większym dynamizmem będzie mogła rozwijać swój eksport. I dlatego powstał produkt, który ma na celu gwarantowanie inwestycji w Polsce o przeznaczeniu eksportowym. I myślę, że choć w momencie, gdy ten produkt był tworzony, czas był i świat był zupełnie inny, mam wrażenie, pomimo tego, że w COVID-zie, to tak naprawdę geopolitycznie on dopiero niedawno trochę, przynajmniej w mojej ocenie, stanął na głowie i myślę, że to może być produkt niezmiernie potrzebny i przydatny na dzisiejsze czasy, w szczególności, gdy banki pewnie ograniczają też swój apetyt inwestycyjny, finansowania inwestycji w części. Druga rzecz, i tutaj chciałabym połączyć parę wątków, o których mówił pan Strzelecki, pan Grabowski w międzyczasie, ponieważ też chciałam to podkreślić i zwrócić na to uwagę, jeżeli chodzi o wychodzenie za granicę inwestycyjnie i chciałabym się może zahaczyć na tym przemyśle spożywczym i spożywce. To, co powiedział pan dyrektor Grabowski, bardzo często w tych takich krajach, które nazywamy rozwijającymi się ciągle, nie chodzi o to, żeby dostarczyć tylko i wyłącznie żywność, ponieważ z drugiej strony nie mają jej jak przechowywać, mają bieżące bardzo duże potrzeby, jest transport i tak dalej. W tym przypadku dyrektor mówił o rynku bliskowschodnim, natomiast dokładnie taka sama sytuacja jest w Afryce. I tak naprawdę niedużymi inwestycjami, relatywnie oczywiście niedużymi inwestycjami, te rynki tworzą ogromny, gigantyczny potencjał, żeby ulokować swoje produkcje właśnie na nich i z nich dystrybuować na lokalne rynki. To jedna inwestycja w kraju, powiedzmy, X afrykańskim bądź arabskim, nie oznacza, że to jest produkcja tylko na rynek tego konkretnego kraju, ale automatycznie zyskujemy dużo większy rynek również krajów ościennych. I tutaj te kraje w tym zakresie mają gigantyczne braki, natomiast uważam, że nasze polskie firmy są za to bardzo dobre, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Nasz know-how jest doceniany za granicą, żywność jest lubiana. Ograniczeniem stanowi dla nas transport i tak naprawdę gigantyczne koszty i z tym związane, i ograniczenia związane z możliwością przechowywania tej żywności na rynkach docelowych. Myślę, że tu się kryje gigantyczny potencjał dla firm i nie tylko wielkich firm produkcyjnych z Polski, ale również dla mniejszych, które w kategoriach klasyfikacyjnych dzisiejszych są małymi i średnimi przedsiębiorstwami. I biorąc pod uwagę to wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy, te wszystkie wyzwania, które mamy na rynku lokalnym, nie mówię tutaj o Polsce, tylko w ogóle tutaj o rynek również naszych bliskich sąsiadów, myślę, że jest to gigantyczny potencjał dla rozwoju polskich firm. Mhm. Bardzo dziękuję za ciekawy wątek. No teraz ekspansja inwestycyjna, no to może tak, najpierw dyrektor Siemaszko, w tym kierunku powinniśmy iść, tak, że nie tylko prosty eksport, nie tylko towary, ale już taka ekspansja. Jesteśmy na tyle mocni, na tyle rozwinięci, że nasze firmy są do tego gotowe? Nasze firmy już to robią. Polska jest obecna inwestycyjnie zarówno na rynkach, o których wcześniej wspomnialiśmy, jak chociażby Ukraina, jak i na rynkach naszych sąsiadów, Niemcy, Czechy, na rynkach pozaeuropejskich. Natomiast proces inwestycji zagranicznych jest pewnym etapem po budowie już wzajemnego zaufania. Zazwyczaj pierwszym krokiem jest współpraca handlowa, import, eksport. To są prostsze instrumenty, łatwiejsze do zabezpieczenia właśnie dzięki takim instytucjom jak UKE, łatwiejsze do finansowania dzięki takim instytucjom jak BGK. Natomiast współpraca inwestycyjna wymaga już bardziej zaawansowanych form współpracy i większej dojrzałości spółki. Ciekawym wątkiem takich inwestycji zagranicznych jest ekspansja na rynki zachodnioeuropejskie. Widzieliśmy to w ostatnich latach, chociażby we Francji, kiedy to takie spółki jak InPost przejmowały swoich konkurentów. Widzieliśmy to na paru innych rynkach w segmencie modowym, gdzie polskie spółki przejmowały firmy, które z jakiegoś powodu zawiesiły czy ograniczyły działalność, ale były wciąż, miały wciąż silną rozpoznawalność wśród konsumentów zachodnich,
a więc dawało im to szansę wejścia na rynki, które kierują się, tak jak zresztą bardzo słusznie zwrócił uwagę pan dyrektor Grabowski, często nie ceną, a przywiązaniem do marki i jakości. Tak więc ta współpraca trwa, natomiast dla większości polskich firm, nawet tych, które się angażują w pracę międzynarodową, jest ona późniejszym etapem zaangażowania, które poprzedza współpraca bądź to z kontrahentami zagranicznymi w zakresie budowy wspólnych państwowych wartości, bądź to po prostu w zakresie importu lub eksportu. Mhm. Tutaj istotnym jeszcze takim wątkiem, ostatnie zdanie dodając, jest zaangażowanie polskich specjalnych stref inwestycyjnych. Widzieliśmy nawiązanie takiej współpracy chociażby między Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a Suezką Strefą Ekonomiczną. Podobne działania podejmowano we współpracy ze Światowym Centrum Reeksportu, jakim są Zjednoczone Emiraty Arabskie, w zakresie współpracy stref ekonomicznych. Tak więc pewne otoczenie instytucjonalne jest już budowane. Teraz pozostaje tylko wypełnić go biznesową treścią. Mhm. Bardzo dziękuję. Jeśli mogę. Tak, to jeśli to mogę, właśnie żywności i nie tylko żywność, ale też całe przetwórstwo żywności i produkcja do Afryki na przykład, jak słyszeliśmy? To znaczy właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani prezes Kowalska oraz pan dyrektor Siemaszko, mianowicie właśnie polski biznes jest także żywnościowy, widzi, że nie są już przedmiotem zainteresowania tylko ich produkty, ale także tak naprawdę całe technologie, i to a szczególnie w krajach ciepłych, tak zwany łańcuch chłodniczy. W związku z tym Afryka czy też Azja jest naszym kierunkiem takim, powiedziałbym, naturalnym, dlatego że my mamy własne rozwiązania krajowe, nie tylko importowane w tym zakresie technologie. W związku z tym mamy firmy, które się specjalizują tutaj w budowie łańcucha chłodniczego i naturalne jest to, że firma spożywcza, produkująca żywność, przetwarzająca produkty rolne, ma także zapytania o to, czy jest możliwość zbudowania linii produkcyjnej, chłodni, czy też wejścia w transport, w całą tę spedycję. Takich zapytań nasze firmy dostają coraz więcej i chcę powiedzieć, że to będzie kolejny trend, który będzie się rozwijał, i tutaj nasze przygotowanie instytucjonalne, mówię o zabezpieczenia finansowego, wsparcia takich inwestycji, no myślę, że tutaj nie ma nic do zarzucenia, bo mamy własne narzędzia, nie musimy korzystać z niczego. Są tutaj instytucje zresztą, które wiedzą na ten temat więcej niż ja, więc jesteśmy doskonale przygotowani do tego, żeby oferować te produkty, takiego rodzaju usługi na wielu rynkach, które by wydawało się, że nie są atrakcyjne. Ja mogę podać przykład rynku mongolskiego, z którego bardzo dużo wpłynęło zapytań do firm produkujących mięso, czy nie byłyby chętne do stworzenia swoich zakładów, swoich linii produkcyjnych, wchodzenia w kooperację na tamtym rynku, a proszę mieć na uwadze fakt, że Mongolia nie jest wielkim krajem, to jest terytorialnie to jest duży, ludnościowo mały kraj, to są niemal dwie Warszawy, tak mówiąc szczerze, w związku z tym to pokazuje też zainteresowanie, bo nasza usługa w tym zakresie jest dużo tańsza niż taka sama kupiona na Zachodzie, czyli mówiąc tutaj mam na myśli Unię Europejską, inne kraje Unii Europejskiej. Więc naprawdę nasz potencjał jest duży i uważam, że to już się zaczęło, natomiast każdy kolejny rok będzie takim kierunkiem, że będziemy faktycznie wchodzić w tego typu projekty i będziemy je rozwijać pod polską banderą na wielu rynkach, szczególnie tych rozwijających się albo dopiero które myślą o rozwijaniu się i to są właśnie, tak jak pani prezes Kowalska powiedziała, Afryka, ale także Azja Środkowa, czy także też Chiny, bo pomimo wielu
określonego etapu rozwoju gospodarki chińskiej wciąż są problemy w Chinach, na przykład z łańcuchem chłodniczym i dostaw. Także możliwości mamy ogromne, a do tego nie tylko mamy ogromne poprzez posiadanie ogromne doświadczenie i zaplecze intelektualne, i zaplecze technologiczne, więc jesteśmy w stanie faktycznie w tym segmencie rozwijać się. No i co, tak jak podkreślę jeszcze na koniec, jesteśmy instytucjonalnie przygotowani od strony obsługi takich inwestycji. Także to jest nasza mocna strona. Kwestia jeszcze oczywiście poszukiwania ofert i właściwego operowania z nimi. To jeśli pytanie mogę? Do przedstawiciela BGK, panie dyrektorze. A jeszcze tak? Jeszcze adwocem, proszę. A, to wszyscy adwocem. No dobrze, to dyskusja sama się toczy. Bardzo proszę. Pani prezes, potem... Ja przepraszam bardzo. Nie byłabym sobą, gdyby mnie wtrąciło jednak mimo wszystko jakiegoś tam wątku kulturowego. My nawet sobie jako Polacy nie zdajemy sprawy, jak bardzo niektóre rzeczy, które dla nas są w miarę codziennością, są doceniane za granicą. Na przykład kontrahenci z Bliskiego Wschodu doceniają to, że dla nas są ważne wartości rodzinne i te takie hospitality, które jest dla nich bardzo ważne. Z kolei to, co mnie bardzo zaskoczyło w Afryce, akurat miałam przyjemność być w zeszłym tygodniu w Ruandzie, bardzo duża część tak zwanych elit afrykańskich kształciła się u nas. Na przykład minister finansów Ruandy przez 13 lat studiował w Polsce, robił tutaj swój doktorat i te sentymenty wyciągnięte, będąc po prostu tutaj u nas, studiując, edukując się w stosunku do naszego rynku, są bardzo duże. Dlatego to nie jest tylko to, że jesteśmy, tak jak pan Szlecki powiedział, ekspertami i jest to bardzo mocno doceniane za granicą. To nie muszą być gigantyczne inwestycje zagraniczne jak inwestycja impostu. Tak jak powiedziałam, możemy zaczynać od dużo mniejszych inwestycji, które naprawdę będą mile widziane i mają duże szanse na sukces. No to PAIH, potem ministerstwo, taka kolejność zdaje się była. Chronologiczna. W tym wątku afrykańskim warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Same inwestycje oczywiście są dobrym rozwiązaniem na pewnym etapie rozwoju spółki i po wzmocnionych już relacjach handlowych następuje pewien taki moment przełomowy, kiedy te inwestycje są potrzebne z różnych względów. One dotyczą między innymi też takich sytuacji, kiedy pewnych produktów nie opłaca się transportować z uwagi na ich wielkość, na ich masę czy na ich cenę. Po prostu opłaca się je produkować lokalnie. To rodzi z kolei konsekwencje w postaci tego, że te inwestycje są w takich krajach mniej rozwiniętych, w Afryce czy w Azji czy w Ameryce Południowej, widziane jako pewnego rodzaju pomoc w tym momencie Polski na rzecz tworzenia miejsc pracy. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że populacja Afryki w tym momencie jest najmłodszą populacją na świecie, jest to kontynent, na którym ponad 60% całej społeczności jest poniżej wieku 25 lat, a mediana w niektórych państwach wynosi 15 lat, to mówimy tutaj jeszcze do tego dołożymy średnie zarobki w postaci kilkuset dolarów miesięcznie, to tworzy nam się pewien obraz społeczeństw, które nie tyle chcą coś od nas kupić, bo często też zwykłego konsumenta, tego ostatecznego odbiorcy na tę usługę czy na ten produkt z Polski nie będzie stać i często są to zakupy na przykład rządowe, to tworząc miejsca pracy wchodzimy niejako w ekosystem, w tkankę społeczną i zupełnie zmieniamy rozmowę i punkt widzenia i zaczynamy rozumieć potrzeby tych ludzi na miejscu. I to jest tak bardzo istotne, żeby również takimi małymi kroczkami, o których właśnie też mówiła pani prezes Katarzyna Kowalska, żeby małymi krokami budować ten ekosystem i ten łańcuch wartości w krajach nam odległych, egzotycznych, być może z podwyższonym stopniem ryzyka. Szczęśliwie polscy przedsiębiorcy nie są w tym procesie sami i tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj wszyscy obecni, dajemy pewien wyraz tego, że jest pewnego rodzaju cały ekosystem wsparcia polskiego eksportu, polskich inwestycji za granicą, zarówno od strony informacji, budowania relacji, ale również zabezpieczania transakcji już stricte pod kątem finansowym, czy nawet wchodzenie niejako w pewnego rodzaju joint ventures z polskimi przedsiębiorcami, bo to na przykład robi przecież Fundusz Ekspansji Zagranicznej w PFR-ze,
to tutaj może powiedzenie tego, że sky is the limit, jest za dużym stwierdzeniem, ale te możliwości naprawdę istnieją i inwestowanie na przykład w tych mniej rozwiniętych krajach właśnie na obszarach specjalnych stref ekonomicznych jest, myślę, szalenie dobrym pomysłem z wielu powodów, już nie tylko takich właśnie czysto międzyludzkich, ale również podatkowych w zakresie różnego rodzaju takich bodźców i gwarancji rządowych. No to też trzeba brać pod uwagę. Tak się na przykład przecież rozwijali w Afryce Chińczycy i tak wytworzyli pewną masę krytyczną swoich spółek w Afryce, właśnie budując specjalne strefy ekonomiczne. Także to jest takiego pewnego rodzaju dobry ruch, a zwieńczeniem całego tego procesu są tak bardzo potrzebne wizyty najwyższych rangą polskich polityków w różnych zakątkach świata. I to się dzieje. Obserwujemy aktywność pana prezydenta w Afryce. Nie tak dawno wizytował Nigerię, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal. Ministerstwo Spraw Zagranicznych również w tym zakresie ma bardzo ambitne plany. My pod te misje bardzo chętnie się podłączamy jako agencja, rekrutując polskich przedsiębiorców na takie wizyty studyjne, żeby namacalnie zobaczyli na rynku, jak rynek wygląda, jak wyglądają powiązania instytucjonalne, biznesowe pomiędzy przedsiębiorcami, na co zwrócić uwagę, gdzie są ryzyka, gdzie są szanse. Bez relacji i bez budowania osobistej obecności na danym rynku naprawdę zarówno prosty eksport, jak i skomplikowane transakcje inwestycyjne mogą się po prostu nigdy nie udać. To tak tytułem komentarza. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że takim tutaj wątkiem, który się przebija przez wypowiedzi pani prezes, wypowiedzi pana dyrektora, jest potrzeba działań holistycznych i one są podejmowane oczywiście. Polska marka polskiej gospodarki budowana jest nie tylko poprzez instrumenty bezpośredniego wsparcia dla biznesu, ale właśnie pewien taki tak zwany policy mix. Czy mówimy tutaj o dyplomacji publicznej, kulturalnej, czy mówimy o internacjonalizacji polskiej nauki, ten wątek polskich stypendystów, studentów w Bandzie, w Wietnamie, w wielu innych krajach jest dla nas bardzo istotny i przy każdej wizycie, a właśnie w tych dwóch krajach, jak Wietnam czy Rwanda, planujemy także w tygodniach wizyty Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jest przez nas podejmowany. Jest to również konieczność synchronizacji polskiej polityki gospodarczej z elementami polityki zagranicznej, takimi jak pomoc rozwojowa, którą Polska świadczy dla krajów takich jak Ukraina, Mołdawia, krajów Bliskiego Wschodu, czy w pewnych aspektach współpraca w zakresie rozwojowych projektów instytucji międzynarodowych w Azji Centralnej czy Azji Południowo-Wschodniej. To wszystko promuje polskie rozwiązania technologiczne, polską kulturę i polskie firmy, a co z tym idzie, ostatecznie przyczynia się do wzrostu polskiego eksportu. Więc jeżeli mówimy tak naprawdę o takim wspólnym działaniu, to trudno wskazać resort, trudno wskazać agencję czy jakikolwiek podmiot państwa polskiego, który w jakiś sposób nie byłby w to zaangażowany, stąd też wymaga niekiedy bardzo skomplikowanej, ale ostatecznie owocnej koordynacji. Bardzo dziękuję. To jeszcze kończąc ten wątek, jeszcze poproszę komentarz BGK i KIK, a mianowicie rozumiem, panie dyrektorze, że no bank jest przygotowany już na tą ekspansję i od strony takich mechanizmów finansowych na tą ekspansję, bo tu słyszymy, że w zasadzie to no chyba nasi eksporterzy muszą wykonać ten drugi krok, tak już przejść od prostego eksportu do tej ekspansji inwestycyjnej na innych rynkach, co zapewne też może przynieść no, dużo większe zyski dla nich, mówiąc wprost. Tak, panie redaktorze, prawda jest taka, że my jako BGK już od 2015 roku finansujemy inwestycje zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Zaczęło się od finansowania rozbudowy zakładów z branży automotive, tutaj państwa zaskoczę, w Indiach, Chinach i Meksyku. Dużej polskiej grupy kapitałowej. I rok po roku tak naprawdę 2/3 naszej działalności związanej z finansowaniem
działalności międzynarodowej skupia się właśnie bezpośrednio na tych finansowaniach działalności inwestycyjnej poza granicami kraju. Tak jak było powiedziane wcześniej, głównie mówimy o inwestycjach kapitałowych, no już dojrzałych podmiotów na rynkach wysoko rozwiniętych, jednak żeby zainwestować swoje pieniądze, inwestorzy oczekują stabilności danego rynku, zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem regulacyjnym. I tutaj od wielu lat wspieramy akwizycje w Europie Zachodniej. Mówimy o wielu akwizycjach w Wielkiej Brytanii, o szeregu inwestycji i akwizycji na rynku amerykańskim, właśnie w Stanach Zjednoczonych. O tym akurat dzisiaj nie było mowy, ale to jest kierunek, gdzie ten polski kapitał jest eksportowany, tak bym określił, że to faktycznie przechodzimy już na kolejny szczebel rozwoju w tej działalności międzynarodowej, czyli eksporcie polskiego kapitału. Tak więc to się dzieje. To się dzieje, szanowni państwo, i faktycznie kolejnym etapem, tak jak było wspomniane, jest potrzeba tego eksportu kapitału do rynków o dużym potencjale rozwojowym, do rynku krajów rozwijających się. Pan dyrektor Grabowski wspominał właśnie o koncepcjach joint venture z lokalnymi przedsiębiorcami. Oczywiście też obserwujemy, bo też uczestniczy w delegacjach rządowych, jeżeli chodzi na przykład o rozwój współpracy międzynarodowej z Egiptem, duże zapotrzebowanie i oczekiwania lokalnego biznesu, jak również władz centralnych na zawieranie tego typu spółek joint venture. No i częściowo oczywiście poza powstawaniem nowych miejsc pracy, częściowy transfer technologii. Tutaj to jest dość duże oczekiwanie właśnie krajów, przedsiębiorców i władz centralnych z krajów rozwijających się, żeby ten delikatny transfer technologii również nastąpił. Więc to byłby kolejny etap. Na razie wśród rozmów z naszymi potencjalnymi drobne przymiarki właśnie do tego kolejnego zawanego etapu, żeby już się nie tylko ograniczać do bezpiecznych, tak to nazwijmy, przystani zachodnioeuropejskich. Natomiast no tutaj potrzebna jest przede wszystkim decyzja inwestycyjna samego polskiego partnera, polskiego inwestora. Czy on jest zdecydowany podjąć, no mimo wszystko, trochę wyższe ryzyko zainwestowania tych swoich środków własnych, w perspektywie mając nadzieję na wejście na bardzo obiecujące rynki, tak jak było wspomniane, rynek afrykański, ale tak jak pani prezes Kowalska wspomniała, to wejście na jeden rynek nie oznacza, że tylko i wyłącznie się pozostaje na tym rynku, bo często takie wejście na rynek lokalny umożliwia dalszą ekspansję na rynki ościenne, na rynki regionalne. Tak więc podsumowując, ta tendencja eksportu kapitału już jakiś czas trwa i my jako BGK dość mocno w tym jesteśmy zaangażowani, nie tylko, szanowni państwo, bilateralnie, ale również w konsorcjach z bankami, czy to krajowymi, czy też zagranicznymi, jak również z instytucjami pomocowymi wspierającymi eksport z innych krajów. Ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w takim ciekawym projekcie na Wyspach Brytyjskich, gdzie w ramach międzynarodowego konsorcjum bankowego wraz z uczestnictwem UK Export Finance, czyli takiego odpowiednika brytyjskiego KUKE, udzieliliśmy finansowania inwestycji polegającej na budowie zakładu produkującego, a inwestorem był polski kapitał, tak? Polska duża grupa przemysłowa. Tak więc te rozwiązania są, te rozwiązania często są dostosowywane do potrzeb i tak jak również możliwości polskich inwestorów. Nic tylko korzystać, natomiast zawsze musi być ten pierwszy impuls, musi pochodzić właśnie od polskiego biznesu.
Bardzo dziękuję. To na koniec, bo powoli będziemy zbliżać się do końca naszej dyskusji, to jeszcze poproszę głównego ekonomistę od razu dwa pytania. No po pierwsze, czy ten nasz biznes jest na to gotowy? Słyszymy, że jakieś, no właściwie już od 2015 roku różnego rodzaju, czy to akwizycje, czy właśnie budowa zakładów produkcyjnych w innych krajach, choćby Europy Zachodniej, trwa. No ale to jeszcze pewno nie jest taki efekt skali. A druga rzecz, też prosiłbym o takie przedstawienie perspektyw no, liczbowych, jeśli idzie o polski eksport za ten rok, ewentualnie za przyszły, jak to może wyglądać, bo wiem, że Krajowa Izba Gospodarcza, no co pewien czas, bardzo często wręcz przedstawia tego typu prognozy. Jeśli Państwo będziecie chcieli oczywiście dodać jeszcze jakieś ostatnie zdanie, to też będzie to możliwe. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wiele dzisiaj już wątków było poruszone, które wskazują na konieczność inwestowania. I to jest niebywale istotne w kwestii rozwoju naszego eksportu. A dlaczego? My w tej chwili prowadzimy walkę o zdolność do decydowania o tym, co się dzieje z naszym eksportem. To nie jest tylko kwestia walki o wielkość obrotu, ale też o to, jakie będą nasze koszty tolerowane, ale również jaką marżę możemy wypracować. I tą walkę o decydowanie będziemy toczyli na kilku polach. Jeżeli mówimy o gospodarkach rozwiniętych, to jest przede wszystkim walka w zakresie tego, czy jesteśmy w stanie w procesach biznesowych decydować, a decyduje ten, kto zainwestował. My nie mamy w tej chwili istotnych zdolności decyzyjnych, na przykład w zakresie sieci handlowych i detalicznych i hurtowych. Proszę zobaczyć, że może się okazać, że środki na ten cel moglibyśmy mieć, ale musimy dostrzec pewien kierunek. W ostatnim czasie w dyskusji publicznej pojawia się taki wątek, że może byśmy kupili jakiś oddział sieci międzynarodowej, który działa w Polsce i go sobie mieli. Ja bym zdecydowanie bardziej proponował zakupienie za te same środki, nie tego oddziału w Polsce, tej sieci, tylko 5 czy 10% jej centrali głównej. Dlaczego? Bo wtedy będziemy mieli kapitalny wpływ na decyzję całej dużej sieci. Po pierwsze, jak będą traktowani klienci w Polsce. Po drugie, jak będą traktowani dostawcy z Polski. I to, że będziemy byli w stanie zadecydować o tym, żeby ich udział w sprzedaży całej sieci rósł, żeby u nich zamawiać coraz więcej. To samo dotyczy sieci hurtowych. I to bym przede wszystkim polecał rozwojowi naszej ekspansji w krajach Unii Europejskiej, ale również w innych krajach wysoko rozwiniętych. I to jest jeden z kierunków tej właśnie walki o naszą decyzyjność. I jeżeli mówimy o ekspansji kapitałowej, tak, i ona musi być na różnych poziomach. Poszczególnych firm średnich, większych, mniejszych, ale też i takich dużych decyzji, być może wspieranych przez konsorcja bankowe, być może również wspieranych przez administrację, przez BGEP, ale tutaj tu całokształt jest bardzo, bardzo istotny. Drugi element walki o decyzję, on już też dzisiaj się pokazywał, to są decyzje, które są o gospodarce podejmowane w krajach rozwijających się. Jeżeli myślimy o handlu z Ameryką Południową, Afryką, Azją w dużej części, to praktycznie tam nie jest możliwe rozwijanie kontaktów bez takiego silnego pressingu ze strony naszej administracji i służb dyplomatycznych na miejscu, i one powinny mieć środki na wywieranie wpływu tam, na możliwość prezentacji Polski znacznie większe niż dziś. Wiemy, że to się pomału, krok za krokiem rozwija, ale trzeba tutaj nie ustawać i dokładać kolejne środki. Musimy też mieć silną cały czas ekspansję naszej reprezentacji ze strony resortów gospodarczych tam. Czasem się u nas dyskutuje, że może te resorty są zbyt duże, zbyt małe, może tych ministrów, wiceministrów jest za dużo, a ja bym powiedział odwrotnie, jest za mało. Jeden czy dwóch wiceministrów etatowo w każdym resorcie, który się wprost zajmuje gospodarką i mógłby być zaangażowany w eksport, znaczy ten zakres, który on ma za sobą, to tam powinno być jeden czy dwóch wiceministrów, którzy tak naprawdę będą mieli 3 tygodnie za granicą i 1 tydzień tu, żeby nas cały czas reprezentować, pokazywać, że fajni są polscy przedsiębiorcy i trzeba z nimi handlować, bo tak naprawdę Afryka, Ameryka Południowa, Azja bez takiego pressingu po prostu nic od nas nie kupi. Tak? To, że się czasem gdzieś przebijamy, to praktycznie jest cudem, a moglibyśmy sprzedawać dużo więcej.
Rozmawialiśmy dzisiaj o rynku Europy Środkowej i Wschodniej, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina. Proszę zobaczyć, że na kilkadziesiąt rynków rozwijających się sprzedajemy praktycznie tyle samo. Tak? Więc widać, że one mogłyby w naszym portfelu znaczyć znacznie więcej. I jeszcze jest jedna bitwa, którą musimy stoczyć i ona też jest taką bitwą o lubienie nas, o mentalność. Pani prezes zechciała dzisiaj wskazać na tą sympatię dla nas elit afrykańskich, które się często u nas szkoliły, uczyły, były na studiach, robiły, i to oczywiście jest do wzięcia, ale myślę, że powinniśmy nie tylko o nich walczyć, ale też tak o szeroko rozumianą publiczność z wielu krajów. Wiele zależy od tego, czy my jako Polacy, ale też polscy obywatele, ale przedsiębiorcy, którzy dają towary do dyspozycji klientów, jesteśmy po prostu lubiani. Proszę zobaczyć, ile zrobili Koreańczycy czymś tak trywialnym jak K-pop. Miliard ludzi na świecie wie, co to jest K-pop. Połowa z tego stanu usiłuje coś dukać po koreańsku i oni wszyscy są przekonani, że jak trafią na wyrób koreański, to on będzie świetny, bo to tacy fajni chłopcy fajnie śpiewają. Może się okazać, że my na takiej linii kultura, sztuka, nauka języka mamy wiele do zrobienia, żeby zadzierzgnąć jakąś sympatię z tamtejszym konsumentem, żeby on nasze towary wybierał, a część z tych ludzi to będą też decydenci, którzy będą decydowali, czy z Polski kupić i na jak wysoką marżę się od nas zgodzić. To są bardzo ważne elementy i myślę, że my już z tego prostego rozwijania eksportu zrobiliśmy wiele, ale jeżeli zawalczymy o ten proces decyzyjny, no to będzie oczywiście zupełnie innej klasy nasza ekspansja. I proszę pamiętać, że my już jesteśmy sporą gospodarką. My mówimy o eksporcie towarów zbliżającym się do 400 miliardów euro. Jeżeli dołączymy do tego eksport usług, to już niedługo będzie prawie 500 miliardów, więc tak naprawdę różnymi kanałami zwiększanie tego o 5 czy 10% naprawdę się wielokrotnie opłaca, no bo to po prostu daje zyski firmom i podatki w kraju znacznie większe niż nakłady, które by trzeba było ponieść. I jeszcze oczywiście nawiązując do pytania pana redaktora, oczekujemy dotyczących wyników eksportu, oczekujemy, że w tym roku uda nam się zwiększyć eksport w ujęciu statystyk eurowych o około 21, być może 22%. W przyszłym roku to powinno być troszkę mniej, bo 15, bo po pierwsze baza będzie wysoka, a poza tym koniunktura światowa, w tym u naszych głównych partnerów, będzie trochę słabsza, ale proszę zobaczyć, że te 15% wzrostu no będzie wciąż bardzo dużo, porównując do tego, jakiego wzrostu oczekujemy w Niemczech, czy we Francji, czy u innych naszych odbiorców. Tutaj wkalkulujemy to, że wciąż będziemy korzystali na zwiększaniu udziału Polski w wymianie międzynarodowej, w wymianie z krajami też europejskimi, między innymi ze względu na to, że w tej chwili ze względu na zawirowania w tej globalnej gospodarce nasze towary i usługi zaczynają dostawać dodatkowego elementu, dodatkowego waloru, mogą być podane w stosunkowo krótko od momentu zamówienia. Kiedyś świat był prosty, można było wszystko zamawiać na 5-6 kwartałów naprzód, bo wiadomo było, jaki będzie popyt za te 5-6 kwartałów. Teraz świat taki prosty nie jest i część towarów wciąż tak można zamawiać, ale sporo, 20 czy 30% musi być zamówione na kwartał przed zaoferowaniem go ostatecznemu klientowi. I my, będąc blisko, po prostu tutaj mamy ewidentnie dodatkowe szanse na zbywanie dużo większej ilości towarów niż niegdyś. Mhm. Bardzo dziękuję. No, słyszymy, że perspektywy, te szacunki są pozytywne. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z Państwa chcę nie zabrać głos, dodać coś, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Dwa słowa komentarze, bo to, co powiedział pan Soroczyński, jest niezwykle istotne. To jest właśnie ta holistyka działań całościowych administracji i sektora prywatnego, o której wspominałem. Jeszcze jest jeden instrument, który nie jest tutaj specjalnie poruszony, ale myślę, że warto o nim wspomnieć, czyli to są polityki unijne. Polscy przedsiębiorcy w znakomity sposób nauczyli się korzystać z jednolitego rynku. Najwyższy czas, żebyśmy nauczyli się korzystać z zawartych przez Unię Europejską umów o wolnym handlu. Unia jest stroną 42 umów z ponad 74 krajami i to pozwala nam na dostęp tak naprawdę bez cłowy do takich rynków jak brytyjski, wietnamski, singapurski, japoński, koreański. Podpisana, zakończone negocjacje z Meksykiem, Mercosurem, ostatnio z Nową Zelandią i
Wydaje się, że zmierzamy do podobnego zakończenia szczęśliwego z Australią. Od wielu lat polskie firmy korzystają z umowy o wolnym handlu z Kanadą i widzimy tą ekspansję w liczbach. Tak więc jest to ważny instrument, jest też instrument pozwalający polskiej administracji poprzez współdziałanie z instytucjami unijnymi reagować na ewentualne bariery handlowe, na bariery pozacelne i tutaj też apeluję właśnie o wysłanie nam sygnałów, tak żebyśmy mogli reagować i usuwać te przeszkody przed ekspansją polskiego biznesu na te bardziej odległe, trochę czasami trudniejsze rynki. I ostatnie słowo komentarza, żeby nie chciałbym się wykazywać urzędowym optymizmem, ale jest to optymizm bezprzymiotnikowy. W 2015 roku udział Polski w światowym eksporcie wynosił 1,14%. W 2020 roku to było już 1,5% i zmierzamy, wydaje się, że spokojnie osiągniemy założony na 2030 cel, czyli 2% udziału Polski w światowym eksporcie. To jest dużo, to jest naprawdę świadczy o silnej internacjonalizacji. Zresztą udział eksportu w polskim PKB jest zdecydowanie powyżej średniej unijnej, co oznacza, że jesteśmy włączeni w te światowe łańcuchy dostaw i włączeni w światowy obieg gospodarczy. Bardzo dziękuję. Prezes Strzelecki. Tak, ja chcę też nawiązać do słów pana Piotra Soroczyńskiego, który mówił o, i zresztą tutaj pani prezes mówiła o tych wszystkich związanych kulturowych sprawach. Trzeba zwrócić uwagę, że choć o ile sam biznes jest tak naprawdę konserwatywny, to czyli w biznesie mamy ten element dojścia do biznesu i ten stricte biznes, czyli zawarcie umowy i wszystkie związane z tym warunki, to ta część jest najbardziej konserwatywna i ona de facto się od lat nie zmienia i tutaj nie ma perspektyw, żeby się zmieniało, bo to jest czysty pewien formalizm, to jest pewna etykieta, to jest pewna konstrukcja przez lata wypracowana. Natomiast ważne jest to, co się dzieje w podejściu do biznesu i nawiązywania relacji. Ta świeżość, która jest tak naprawdę wnoszona przez każde pokolenie, mniej więcej tak licząc średnio co 18 lat, ale można powiedzieć, że dzisiaj jest ten okres krótszy, dlatego że oczekiwania ludzi, którzy wchodzą w biznes i w relacje międzynarodowe, handlowe, przynoszą zupełnie inną perspektywę. Nie bez powodu firma Google przyjęła pewną inną swój model działania oparty nie na sztywnym formalizmie, opartym na takich regułach przestrzegania etykiety biurowo-biznesowej, ale także na takiej możliwości realizowania się poprzez takie, kiedy mam możliwość działania poprzez osoby, które także nie znają się na informatyce. I w biznesie coraz więcej pojawia się osób, którzy nie znają się na tyle na samym handlu i transakcjach, co na nawiązywaniu relacji. To jest bardzo widoczne w świecie, bo do momentu podpisania umowy i później realizacji trzeba tą umowę przygotować, a przygotowuje się ją poprzez bezpośredni kontakt i nawiązywanie relacji. Bez nich tak naprawdę nic nie ma. Jeśli nawet człowiek najlepiej wykształcony po najlepszych uczelniach, z najlepszymi dyplomami i w ogóle wynikami w nauce, jeśli nie będzie miał odpowiedniej inteligencji emocjonalnej do nawiązywania relacji, to w ogóle nic z tego nie wyniknie, nawet jeśli by miał najlepszy produkt. Można po prostu, potrzebne są te relacje i ewidentnie to każde pokolenie wnosi nową perspektywę. Ludzie chcą bardzo ciekawi i świata, a pomagają w tym nam także multimedia i w zasadzie dzięki nim dzisiaj wymiana informacji, pokazywania pewnych zakątków swojego kraju także, czy miejsca, gdzie przebywamy, mieszkamy, jest naprawdę bardzo pomocne w tworzeniu tych relacji. I to widać, ja mogę to powiedzieć na przykładzie współpracy. Widać, czego oczekują rynki dalekie typu Indonezja, Malezja czy Chiny. Czy widać, jak wielka jest ciekawość kultury i kultury naszego świata,
a biznes, ten prawdziwy biznes jest tak naprawdę gdzieś na dalszym planie. Do niego dojdzie tylko wtedy, kiedy zostaniemy polubieni, gdy zostaniemy zrozumiani i kiedy okażemy to zrozumienie i polubienie, ten szacunek. To jest taka najważniejsza rzecz, bo prawda jest taka, że rynek jest tak zglobalizowany i zasadniczo produkują firmy w różnych branżach, produkują podobną jakość tego samego produktu, niezależnie gdzie to jest robione, czy to w USA, czy to w Europie, czy też w Ameryce Południowej, a czy w Chinach, czy w innym kraju azjatyckim. Te jakości są podobne. Ważne jest to, jak ten produkt sprzedajemy, a sprzedajemy go poprzez ludzi, poprzez odpowiednią informację. Bo to, co jeszcze mówiłem w nawiązaniu, my jako nasza Polska jesteśmy przygotowani instytucjonalnie do sprzedaży. Mamy odpowiednie zaplecze finansowe, eksperckie. Mamy oczywiście niedobór tutaj ludzi na rynek, którzy są w biurach handlowych za granicą. No, mało jest ludzi, którzy mogą tam jeszcze bardziej ofensywnie prowadzić tą ekspansję i informacje na temat naszych firm. Zgadzam się, że powinno nas być po prostu wszędzie dużo i jak najwięcej, bo tak naprawdę tylko w ten sposób będziemy mogli pokazywać, jak, kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy, co produkujemy, bo żadna marka nic nie mówi odbiorcy naszemu, jeśli ona nie zostanie w odpowiednio zaprezentowana, czyli przez nas, przez naszych przedsiębiorców, których trzeba wspierać, rzecz jasna, no i ekspertów, którzy są na miejscu i promują. I naprawdę musi nas być po prostu wszędzie i mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie nas jeszcze więcej, a w przypadku urzędowych tych wyjazdów politycznych to jedna rzecz jest nierealizowana z nieznanego mi powodu, mianowicie, że rzadko się to zdarza, że jeśli gdzieś jedzie premier, prezydent, to naprawdę trzeba zabierać więcej przedsiębiorców, a nie urzędników, bo przedsiębiorcy potrzebują, bo to oni tworzą te miejsca pracy u nas, jak i te wartości eksportowe. I naprawdę dobrze by było, gdyby przyjęto zasadę, że gdziekolwiek jedzie nasz oficjel wysokiej rangi, to żeby zawsze towarzyszyła mu delegacja przedsiębiorców, tak jak to robią inne rządy. W ten sposób będziemy naprawdę mogli zdobywać rynek. To panie dyrektorze, pan dyrektor chyba sobie właśnie notuje, to jest jedna z tych uwag, które zbiera Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Proszę państwa, jeśli jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, to jest ta chwila, a jeśli nie, to kończymy naszą dyskusję. Bardzo wszystkim państwu dziękuję za udział w niej. Przypomnę, że o wyzwaniach, z którymi przychodzi się mierzyć polskim eksporterom, rozmawiali pani Katarzyna Kowalska, wiceprezes zarządu KUKE, pan Piotr Kufel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego, pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, pan Jacek Strzelecki, ekspert do spraw rynków azjatyckich i eksportu żywności, pan Aleksander Siemaszko, wicedyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz pan Łukasz Grabowski, wicedyrektor Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Serdecznie dziękujemy.